Witam serdecznie. Ja jestem Spokojny Człowiek. To jest Europa Universalist 3 i kontynuujemy zabawę. Ostatnio dało nam się naprawdę popodbijać bardzo dużo. Tutaj mamy już granicę z Memorokami mocno przesuniętą na południe. Tutaj Judea. Zresztą zobaczymy sobie, jak wyglądają, gdzie są prowincje dosyć bogate. To są prowincje dosyć bogate. Do tych prowincji mam nadzieję w kolejnej wojnie dojdziemy. Nie wiem, czy uda nam się już jakąś prowincję z tych bogatszych osiągnąć, posiąść, ale być może nam się to uda. Dobra, koniec pitolenia. Zastanawiam się nad kolejną wojną. Powiecie być może, że my trochę pogięło z tymi wojnami, no ale dobra, czas podbijania. Aczkolwiek mocno muszę przyznać, niepokoi mnie. No, co mnie niepokoi? Przede wszystkim niepokoi mnie to, że skarbiec tutaj jest mocno nadciągnięty, nie? No i tutaj z tym skarbcem nie jest zbyt kolorowo. Tutaj mamy armię jakąś. Tu mamy 13-tysięczną armię. Dobra, przesuńmy ją może tutaj. Być może uda nam się dojść do Zatoki Perskiej, co byłoby naprawdę wyczynem nie lada. No ale wiem, że tutaj może być po prostu różnie. Może być po prostu różnie, gdyż tutaj trzeba będzie się na pewno liczyć z tym, że państwo o nazwie Jalairidów, sultaństwo Jalairidów będzie na pewno mieć kilku sojuszników i oni będą w stanie nam tutaj troszeczkę pomieszać. Ale na szczęście te państwa nie są tak silne jak my w porównaniu na przykład technologicznym. Mamy przewagę nad nimi zdecydowaną. Znaczy może nie, nad nimi jeszcze nie mamy takiej przewagi. Przewagę mamy nad państwami, powiedzmy, szczerze, europejskimi jak na razie, i to mnie cieszy. Oh shit, mam nadzieję, że ta armia jakoś albo wygra, albo ta jej pomoże i też wygra. Dobra, przerzućmy sobie jeszcze jakąś armię, mamy tych armii dosyć dużo, niestety z kasą, więc powiedzmy sobie szczerze, krucho. Wiecie co zrobimy? Ja chyba najpierw poprawię sobie dwie. Okej, okay. Jest. Nie, tego na razie nie będę przyjmował. 163, przydałoby mi się jeszcze kasy trochę, dobra. Przydałoby się kasy, ta armia niech tutaj idzie, mam nadzieję, że uda się to wygrać. I no i cóż, no i dobra, idziemy tutaj. Tę prowincję będę chciał uzyskać, być może jeżeli udało się tutaj dostać, to byśmy mieli już możliwość wypowiadania kolejnych wojen tym państwom tutaj, no naszym sąsiednim. Powiedzmy tak, no z południa, nie? Kremelników jest mocno bity przez buntowników, więc oni raczej nam wojny nie wypowiedzą. Zostawię tutaj jedną armię w prawie wojnę. Chyba jedynie, dobra, możemy sobie tą armię rzucić. Nie chciałem tak. Chciałem tak, dobra. Na wypadek wojny z jakimś państwem europejskim jest to możliwe. Możliwe, bo może wypaść taka wojna, w zasadzie wojna na przykład z jakimś Wenecją, oni na pewno będą chcieli odwetu, chociaż nie za bardzo, nie wiem, czy oni mają kasus belli dla nas. To jest święta wojna, to może trochę potrwać, no ale mam nadzieję, że ta święta wojna nie wybuchnie szybko, na co też liczę. Dobra, tu mamy, jaką mamy sytuację, 13 tysięcy, czy to wystarczy? Z kim oni mają sojusz, tak szczerze mówiąc? Hasa, co to jest Hasa? Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, Hasa, kto to jest. Nadrzad Poltania Delhi. Dobra, tylko, no szczerze mówiąc, to tak, sprawdźmy sobie armię. Dobra, czy ja mam jeszcze tu jakieś oddziały? Tu mam 2000, to jest oczywiście niepotrzebne. Tu mam 10 tysięcy, tu też mam 10 tysięcy, to jest, a ten będzie można uderzyć. Dobra, te dwie armie można by nawet przerzucić chyba na południe. Czemu by nie? Można. O, bunt gdzieś powstał kolejny, no ale tam pewnie niestety przegramy. Ale mam nadzieję, że tutaj się uda wygrać. Dobra, tutaj jest 1000 został. No, na pewno nas tutaj wybiją. Co mnie nie cieszy. No ale mam jeszcze na szczęście drugą armię, która pewnie tutaj wygra. Zastanawiam się, czy ta armia stąd jest w stanie na przykład dojść. No zastanawiam się, czy ja mógłbym tutaj sobie podbijać. Na żadu bym nie chciał.
jak się to nazywa, nawet nie wiem, nie wiem do czemu, tak? Ale dobra. Aha, tu jest Hasa. Hasa Maibasa. I oni są sąsiadami, więc oni na pewno. Sprawdźmy sobie troszeczkę profilaktycznie, czy oni mają jakąś armię. Być może mają, ale nie sądziłbym, żeby mieli. Czy oni są w ogóle tutaj zaznaczeni gdzieś? Hansa jest, no ale to z europejskich. Hausa, czy to jest to? Hausa? Jak oni się nazywają? Hasa. Al-Hasa. A, Al-Hasa, przepraszam. Al-Hasa, dobra. Czyli ta Al-Hasa to jest gdzieś tutaj, nie? Na początku. Czyli też ich nie ma. Nie, no jest. 2000, nie no. Raczej krzywdy nam nie zrobią. Nadżdy, nadżdy. Kolejne piękne państwo. Muzułmańskie, tak? Tak, muzułmańskie, dobra, co ja tu chciałem zobaczyć. Nadżdy, ile ma Nadżdy armii? Nadżdy ma armii 4000, więc trochę lepiej. Kogo tam jeszcze oni mają za sojusznika? Hasa, Nadżdy, Delhi, o, widzę, że jakiegoś innego. Gdzie jest Delhi, szczerze mówiąc? Ale nie wiem. Gdzieś tutaj w tych okolicach. W Afryce już dokładnie nie pamiętam tego, no ale dobra. Zobaczmy sobie tą wielką, tego wielkiego przeciwnika. Mają 8000, więc trochę lepiej. Czekajcie, zobaczmy szczerze mówiąc. Aha, tutaj, no tak, z tej strony. Ale oni są zbyt daleko, żeby mogli tutaj te wojska przerzucić, więc ja już myślę, że jestem w stanie uderzać na was. I myślę, że jestem w stanie was tutaj pobić. Dobra, zatem co? Szykujmy się do wojny? Tak, szykujmy się do wojny. Chciałbym uzyskać może nawet całość, więc to jest realne. Może nie, ale zobaczymy. Wypowiedzą wojny, podbój kolonialny, znaczy plemienny. I tak, i wojna. I pieniądze. To moja ulubiona rzecz. To są pieniądze już, nie? No zobaczymy, czy oni tutaj ruszą na pomoc. O, Hasa wypowiada na wojnę. Hasa, Maibasa, Al-Hasa. Szczerze mówiąc, na temat historii Al-Hasa się nie będę wypowiadał, bo po prostu jej nie znam. Być może była tak dobra, że jej po prostu nie znam. Jeden z pewnie z państw, które zostało pobite przez Otomanów w swoim czasie, albo przez jakieś inne państwa. Sam szczerze mówiąc nie wiem, dobra. Czy coś tutaj ruszy na nas? Dobra, czy ja mam tu jeszcze jakąś armię? No pewnie mam, bo mam 10 000, o których wspominałem wcześniej. I teraz możemy uderzyć. Powiem szczerze, bardzo mi tutaj przyjemnie się rozmawia. O, wo, mura już jest, więc to przypuszczam, że to powiem, to padnie za 5 sekund. Może za 7. Ale nas tutaj widzę, że jedna armia zaatakowała. Czy ja nazywam się podatek pieniężny? Chyba tak. Dobra. 9 tysięcy, 10 tysięcy jest tutaj, bezpiecznie sobie tam stoi i czeka, o widzę, że bunt jest, też jest to ciekawa sprawa. Fortyfikacje już są. Tutaj w ciągu 9 miesięcy, 12, no dopadnie w ciągu paru tygodni. Dobra, ta, ale nie chcę, o już żeśmy wygrali, ale to się szybko stało. Dobra, możemy sobie przejść tutaj, albo możemy sobie przejść tutaj, nie no, przejdźmy sobie tutaj. A wy przyjdziecie sobie tutaj, dobra. Fortyfikacje, kolejna prowincja też pewnie prawdopodobnie za 8 sekund padnie. Może za 9. 30%, 45%. No jedną prowincję na pewno mogę zdobyć. Dwie prowincje też powinien zdobyć, bo to są prowincje raczej. Dobra. Gdzie bunt powstał? O, bunty są cały czas teraz. Jakie to są prowincje? Chyba. O, to są bogatsze prowincje. Zobaczcie, tutaj wprawdzie jedna prowincja jest biedna, ale druga już. Czekajcie. Ale już. Kurczę. Trochę mnie to wkurza czasami tego. Jedna prowincja sprawdzicznie. Są. Czekajcie, to jest jedna prowincja czy dwie? Nie no, dwie. Jedna. Czekajcie. A zobaczcie, dwie prowincje są bogate. Teraz zobaczymy, czy możemy ich podbić. 6% będziemy mieć ponad stan. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy się to opłaca robić. Mógłbym was, ale zobacz was.
Alhasa. Mógłbym zostać dać Alhasa, tak się. No dobra. A dobra, anektujemy ich wszystkich. Tak jest. Tu jeszcze wojna jeszcze trwa. Bogate prowincje, więc można sobie anektować. Nie wiem, czy mi się to. Nie wiem, czy ja to dobrze skończę, bo tu zaraz będą bunty 46. O, za dużo troszkę. Dobra. Idziemy. Idziemy tędyk. Hasa Majbansa, dobra. Katar. Tutaj się rozegrają mistrzostwa świata w piłce nożnej chyba w roku 2022. Bardzo będzie ciepło pewnie tam. Znając życie. No i dobra, tutaj się rozwiniemy siłę. Ile możemy mieć? O, 86 tysięcy ludzi mamy. O, ależ bogactwo, ależ pięknie. O, bunt. Czekam, no ale Hasa jeszcze się broni długo. Czyli ja będę w stanie was zdobywać, pewnie tak. Kurde, jakbym ja to zdobył, ja bym to pozdobywał, to przypuszczam, że trzeba teraz czekać. Dobra. Przejdźmy tutaj. Jakieś 2000 jakichś i niedobitków powstało. Nadrzad. Dobra, ci żeśmy wygrali, tu żeśmy wygrali, dobra. Czyli ta prowincja, z tej prowincji można wziąć. O kurde. Ja tak gadam. A tutaj bunty trwają. Dobra. Czy ja będę mógł przejść ten tyg? Będę mógł przejść ten tyg. Chyba. O yeah. Żaden kraj europejski mnie nie widzi. Czy ja takie wojny tutaj doszedł, bo pewnie by mi wojnę jakąś wypowiedzieli. Co to jest? Nie, mam nie chcę wojny, nie potrzebuję tej wojny. Timu widzi. Jeżeli my podbili tak szybko, panowie. Tak szybko to by nie podbijajcie tego kraju, bo niedługo nie wiem co podbijać. Jestem głodny, ale tak pytanie zasadnicze. Czy jeżeli ja bym tutaj wszystko podbił teraz, czy ja wytrzymam pod względem buntów i pod względem innych wojen? Na pewno będą kolejne wojny, będą bunty cholerne. Trzeba by... Czekajcie. Żądaj daniny. Nie no, 4%. Ja sobie nie podbiję tego wszystkiego. Chyba zakończę tą wojnę, szczerze mówiąc. 8%. Nie, to nie ma szans. Postaramy się, panowie... Dobra, tak. Tak. Cieszę się, że jestem taki dobry. Tak. Mamy spokój. Mamy spokój. Jak sobie tam chcecie nazywać sobie to. Ale szykujcie się na kolejną wojnę za 10 lat. Dobra. Gdzieś mam bunt? Gdzieś mam bunt? Mamy dwa bunty. Tylko że na nasze szczęście nie są to liczebne bunty. Więc dobra, możecie już nawet podejść tu. Ależ to poszło szybko. Kolejne państwa pod naszym butem, pod naszym trypem, można to powiedzieć. Można tak powiedzieć. Można. O, a cóż to tam się stało? Zwycięstwo jest wygrana. Jeszcze jedna armia, dobra. O kurde, zwyciężyli nas. Tutaj trzeba to szybko odzyskać. Jacy oni są dziwni w ogóle. No, dziwni są. Kurde, ta niesławowa jest bardzo wysoka. Ja mam cały czas problem z niesławą. W sensie takim, że jeżeli by troszeczkę ona wolniej się rozpędzała, to można by to tutaj jeszcze więcej podbijać. Myślę, że jakbym się nie rozpędzała, to bym się mógł tutaj to całą tego buta podbić szybko. Znaczy, no to nie jest w sumie but. But to jest tu. Całe to coś podbić. W sumie to też taki but, taki kalosz. Taki, albo zimowy, taki... jak to się nazywa mówiły? Traper, nie? Ktoś chodził w traperach. To się mówiło kiedyś. Chodzisz w traperach. Za 9 tysięcy stoi tutaj. I się obwala, więc jedna armia niech sobie tutaj idzie na to. No niemożliwe to się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle? Kurwa, druga prowincja odzyskała, ona przez rebeliantów. Zniścili nas 40. Dobra, przyjmijmy ich żądania, bo szlachta jest popierdzielona. Dobra, idźcie tutaj. Mam nadzieję, że tej prowincji już nie odzyskacie. Dobra. A tutaj widzę, że jakąś wojnę prowadzą państwa. Co to jest? Nie wiem, co to jest w ogóle.
O, Aragonia. Nie, nie, Aragonii bym nie chciał tutaj mieć. 8-4 tysiące wojska mogę mi posiadać, więc jest to duża liczba. Dobra. Gdzie mogę iść? Tutaj chyba nie za bardzo. Tutaj bym sobie budował. A, świątynię. Mam kasy, mogę sobie budować świątynię, mogę. To mi pomoże na pewno. W Albanii też świątynię wybudujemy. Wypad do domu. O, fajnie, żeście tu przyszli. Nie muszę was ganiać. Dobra, 9 tysięcy idźcie tutaj. Te prowincje zaraz powinienem odzyskać, więc nie ma problemu. Do domu. To nie dowierza. Zapomniałem, że tutaj przyszli. Źli ludzie. Przyszli i narobili zamieszania. Aha, inflację 3-3-3. Ja będę mógł to obniżyć. Cholera, na inflację będzie mi tutaj pewnie problemów wiele dawała. Dobra. Kiedy odzyskam te prowincje? O kurde, 10 tysięcy tam. Kiedy się kończą rozejmy? Zakończę tu w 26. O kurde, za rok. Pan powiedz, to jest za rok. Wenecja to jest w sumie za 2 lata, niecałe. No i tak. Za rok Mamelucy będą, więc będzie można z nimi toczyć wojnę. I zastanawiam się, czy z nimi im wojnę jakiejś większej nie wypowiem. Pewnie będę mógł jeszcze to zrobić. Może nawet bym doszedł tutaj gdzieś do Gazy i już bym miał praktycznie jedne państwo zniszczone, zabite, dobra. No, zobaczcie, że oni szybko jakoś uzyskają te prowincje, a ja już się troszeczkę tutaj męczę. No, na szczęście zaraz powinienem odzyskać. Dobra. Pobudujmy świątynie. Świątynie są tutaj ważne, one dają zmniejszenie kosztów stabilności. Mniej się płaci za koszt stabilności. Więc to chyba ważna sprawa. Są wszędzie świątynie tutaj. Kraj turecki jest naprawdę rozwinięty na początek, ma przewagę nad resztą. Tutaj nie fakt, gdzie nie ma. Dobra, czy jakiegoś mam. Tutaj mam księdza, znaczy to księdza, nie wiem jak się nazywają ci Turecy, dobra, to żeśmy wygrali. 84, dobra, ile mamy wojska? 56 tysięcy możemy mieć, dobra, zaraz będzie można. O kurde, nienawidzę tego. Kurde, dobra, tutaj potrzebuję kogoś na. O kurde, to nie jest dobra, dobra, 9 tysięcy, idźcie tutaj, dobra. Zaraz będę mógł atakować Mamelucków. Na pewno będę chciał. Niestety dla mnie trochę niestety. Rąbali się tutaj Aragończycy. Nie przepadam za tym, bo będę musiał się ich pozbyć wcześniej czy później. To jest niefajne, że oni się tutaj rąbali. Bardzo niefajne. Nie przepadam za tym. No ale mam nadzieję, że. Do powiedzmy roku 60-70 będę już w stanie tutaj opanować całą tą ziemię, może nawet z tym. Ja w to zaczynam wierzyć. No i wtedy będziemy już zaczynać robić ekspansję na tutaj na Indii. Chciałbym dojść całą Indię podbić. To jest mój cel. Naprawdę byłoby wspaniale. No i troszeczkę żeśmy się już zacofali pod pewnymi względami, ale nadal mamy przewagę, jeżeli chodzi o armię. Mamy numer 6, oni mają numer 5, 4, niektórzy nawet, więc jest przewaga. Jakby nie patrzeć na to, to jest przewaga. Dobra, panowie i panie, gentlemen, na razie nic nie mogę zrobić. Na razie nie mogę nic zrobić. Dobra, wiecie co, zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku, przypuszczam, dojdzie do jakiejś wielkiej wojny. No dzisiaj też, w sumie zdobyliśmy 3 prowincje, więc można nazwać to sukcesem. Będę chciał pocisnąć mocno Mameluków. Może dojść do Synaju, tutaj do Zatoki Suezkiej. Suezkiej, dobra, tak to można chyba powiedzieć. Suezka. I być może bym poszedł też w stronę tutaj południa. Zobaczmy, jak to wyglądają prowincje. Tutaj są dosyć już bogate prowincje. Tutaj w prowincji, tutaj takie.
Chociaż tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. Więc tutaj są już to bogate prowincje, tutaj wprawdzie jakaś bieda, Jemenie, ale to jest poza tym wszystko bogactwo. Tutaj jest bogactwo, tutaj też już, więc już bogactwo tutaj, tych ziemi, co mieliśmy zobaczyć, jaką mieliśmy biedę tutaj. Te ziemie, co my tutaj zdobywamy, to jest bieda tak naprawdę tutaj większość, ale tu już coś się zaczyna rozwijać. Dobra. Więc trzymajcie się mocno do następnego odcinka. Jeszcze sobie tutaj zapiszę. Być może za 50 lat będziemy już w stanie zrządzić świat. Dobra, trzymajcie się mocno, cześć.